Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieków. Chrystus Boże, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus, władcą nam. Chrystus Bogiem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus, władcą nam. Chrystus Bogiem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus, władcą nam. Cóż Ci, Jezu, damy za Twych łask strumienie, serca Ci składamy, hojne dziękczynienie. Gromadzi się młodzież niecodzianna przed swoim
biskupie, aby w łączności z Ojcem Świętym i młodzieżą świata również wyśpiewać Panu radosne hosanna. Zgromadzeni zarówno tam w Rzymie, jak i w poszczególnych diecezjach wsłuchujemy się i rozważamy słowa: radujcie się zawsze w Panu. Te słowa świętego Pawła stały się tematem tegorocznego Światowego Dnia Młodzieży, tytułem orędzia papieskiego, i są one okazją do dzielenia się entuzjazmem wiary i radością Ewangelii. W świecie często naznaczonym smutkiem i niepewnością radość jest ważnym świadectwem piękna i niezawodności wiary chrześcijańskiej. Także dzisiaj otwarły się przed nami w Kościele drzwi Wielkiego Tygodnia. Rozpoczynamy najważniejszy czas, liturgiczne wspomnienie ostatniego tygodnia życia ziemskiego Jezusa. Mamy się radować, podpowiada nam święty Paweł. A tymczasem w naszym życiu pojawia się tak wiele smutku. Stawiamy pytanie, dlaczego? Bo coraz częściej obserwujemy, jak blisko obok siebie pozostają zachwyt nad człowiekiem i pogarda człowiekiem. Coraz częściej w ludzkim porządku widzimy, jak próbuje się godzić chwile, w których śpiewa się radosne hosanna, a za kilka dni wykrzykuje się ukrzyży. Przed chwilą szliśmy z rynku z palmami, niosąc gałązki symbolizujące życie. Śpiewaliśmy hosanna synowi Dawidowemu. Przed chwilą wyśpiewany przez diakonów i alumnów opis męki zaprowadził nas pod krzyż.